Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, witam serdecznie i zapraszam na informacje dnia. Mija 78 lat od agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku. Łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona siłą wkroczyła do naszego kraju. Agresja była elementem układu z Niemcami. Dziś w Warszawie z tej okazji odbyło się uroczystości z udziałem władz państwowych. Druga wojna światowa rozpoczęła się od ataku hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji na Polskę. Ataku, którego dokonano na mocy umowy Ribbentrop-Mołotow, mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. To Józef Stalin na bankiecie na Kremlu pił na zdrowie Führera, czyli Hitlera. No, nie po raz ostatni w historii staliśmy się ofiarami tego sojuszu Prus, później Rosji, a w tej odsłonie Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej. We wrześniu 1939 roku liczyliśmy na naszych sojuszników. Ci jednak zawiedli, dodaje historyk profesor Wojciech Polak. Gdyby rzeczywiście spełnili wtedy swoje sojusznicze zobowiązania, historia potoczyłaby się inaczej. Niemcy by Polski nie zajęli. Być może nawet Sowieci nie mogliby wtedy wkroczyć. Natomiast wiemy, że Francuzi i Anglicy nie zrobili nic, żeby spełnić swoje sojusznicze przyrzeczenie. Po 17 września nie była możliwa żadna obrona państwowości. Wbito nam nóż w plecy, mówi szef Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Nie można pozwolić na to, aby jakiekolwiek państwa dyktowały innym, jak ma wyglądać ich byt. Wtedy niemiecka III Rzesza i Związek Sowiecki postanowiły, iż są lepszymi od innych, że zmiotą z powierzchni ziemi Polskę. Polska utraciła wtedy suwerenność, ale nie straciła ducha, nie straciła wiary w zwycięstwo. Dziś na placu apelowym Muzeum Katyńskiego sprawowana była uroczysta msza święta z udziałem przedstawicieli polskiego rządu, między innymi ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. W homilii biskup polowy Wojska Polskiego, ksiądz biskup Józef Guzdek podkreślał, że czas agresji możemy określać jako czwarty rozbiór Polski. Najpierw potajemnie został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow, czego następstwem był rozbiór Polski pomiędzy dwa totalitarne państwa, Niemcy i Rosję. Na terenach, które okupowała Armia Czerwona, dla Polaków nastał czas wielkich prześladowań. 17 września to także Światowy Dzień Sybiraka. Związek Radziecki zesłał na Syberię i w inne rejony ZSRR tysiące naszych rodaków. Jak dodał ksiądz biskup, konieczne jest zachowanie pamięci o ofiarach tych zbrodni oraz tułaczym losie Sybiraków. W otchłani stalinowskiego szaleństwa znikały całe polskie rodziny. Nie pozostawał nikt, kto mógłby podjąć obowiązek przekazania prawdy następnym pokoleniom. Bracia i siostry, należy przypominać wydarzenia z przeszłości. Obecny na uroczystości historyk profesor Wiesław Wysocki przekonuje, że Związek Radziecki nie poczuwa się do winy za tamte okrucieństwa. To jest zbrodnia, za którą nigdy Sowieci nie odpowiedzieli. Co więcej, oni do dzisiaj twierdzą, że tylko brali pod opiekę ludność białoruską i ukraińską. To kłamliwy obraz historii, dodaje historyk dr Robert Derewenda. To była agresja, nie mniejsza od agresji niemieckiej z 1 września. Sowieci nie tylko atakowali placówki Korpusu Ochrony Pogranicza, ale w brutalny sposób zajmowali polskie miasta i polskie wsie i zagarnęli niemal połowę Polski. Również i dziś Polska musi bacznie przyglądać się ruchom Moskwy. Pokazują to rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad-17 tuż przy naszej granicy. Obecnie strzegą jej wojska NATO dzięki decyzjom podjętym na szczycie sojuszu w Warszawie. NATO jest więc istotnym elementem obronności naszego kraju. Mimo to warto wyciągać wnioski z historii. W kontekście tego, jak wyglądały początki II wojny światowej,
i jak zachowali się nasi sojusznicy wobec nas, musimy zawsze pamiętać, że powinniśmy liczyć przede wszystkim na siebie. Tak? Sojusze są ważne, natomiast najważniejsze jest wzmocnienie polskiej obronności. Mówi Stanisław Tyszka z ugrupowania Kukiz 15. Wicemarszałek Sejmu krytykuje w tym kontekście ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Słyszeliśmy o śmigłowcach i nadal słyszymy, a nie widzimy ich od ponad 2 lat. To jest niepoważne. Prawdopodobnie zanim jednak Polska zakupi śmigłowce, dojdzie do przetargu na okręty podwodne. Sprzedażą zainteresowani są między innymi Francuzi, co było jednym z tematów środowych rozmów ministra Antoniego Macierewicza w Paryżu. Rzeczywiście taki przetarg będzie otwarty ze strony polskiej. Chcę, żeby to stało się jak najszybciej. Dzisiaj jest 3 głównych oferentów. W tym roku zrobię wszystko, żebyśmy w tym roku wybrali tego oferenta, który już będzie naszym głównym partnerem w tych rozmowach. Ponadto w piątek polski rząd postanowił zwiększyć nakłady na armię. Do 2030 roku wyniosą one 2,5% PKB. To jest ustawa, która bez wątpienia będzie ustawą symboliczną. Ona będzie szczególnie ważną, szczególnie istotną z punktu widzenia przyszłości bezpieczeństwa Polski i Polaków. Matka Sprawiedliwości Społecznej, nauczycielką miłosierdzia. Pod takim hasłem jak co roku w trzecią sobotę i niedzielę września na Jasną Górę przybyła ogólnopolska pielgrzymka ludzi pracy. Uroczystej Eucharystii przewodniczył metropolita wrocławski i krajowy duszpasterz ludzi pracy, ksiądz arcybiskup Józef Kupny. Pielgrzymka ludzi pracy na Jasną Górę po raz pierwszy została zorganizowana przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę w 1983 roku dla robotników Huty Warszawa. Rok później wszyscy zostali zaproszeni na Jasną Górę, gdzie modlili się o dobrą i godną pracę oraz sprawiedliwe traktowanie pracowników. Dziś pątnicy razem z rodziną błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki przybyli na jubileuszową 35. pielgrzymkę, by modlić się i dziękować za bezpieczną pracę. Wierzę głęboko, że to, z czym wczoraj modliliście przed Najświętszą Panienką i dzisiaj składacie, będzie spełnione. Może nie dzisiaj, chociaż niektórzy już. Może za 2 dni, za 3, a może po latach. Ale zobaczycie, że wasze głosy, wasze prośby zostały usłyszane. Przekonywał Marek Bogusz, przewodniczący zarządu regionu Podbeskidzie, organizator tegorocznej 35. pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę. Zgromadzonych powitał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda, ubolewając nad tym, że nie wszyscy mogli dzisiaj przyjechać. Wielu z nas, szczególnie kobiet, muszą pracować i to pracować w hipermarketach. Niekoniecznie w sklepach pierwszej potrzeby. Dlatego z tego miejsca po raz kolejny apeluję, że 500+ to nie wszystko. Dopełnieniem tego programu jest dbałość o rodzinę. Swoje słowa do ludzi pracy skierował też prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez Agnieszkę Lenartowicz-Łysik. Zauważył, że ideały Solidarności są fundamentem wolnej Polski i zobowiązującym dziedzictwem marzeń i ofiarności milionów Polaków, którym nie chodziło o partykularne interesy, ale o dobro wspólne. Jest wymowne, że na czele postulatów sierpniowych z 1980 roku, które stały się już światowym dziedzictwem, znalazły się żądania dotyczące wolności, prawdy, ludzkiej godności, a dopiero na dalszych miejscach sprawy bytowe i materialne. Na jasnogórskim szczycie zebrało się około 25 tysięcy ludzi. Powitał ich przeor Jasnej Góry ojciec Marian Waligura. Podkreślił, że rok 300-lecia koronacji cudownego obrazu papieskimi koronami przypomina o królowaniu Maryi w naszym życiu. Dziś jej koroną stali się ludzie pracy jako piękny, żywy klejnot zdobiący jej skronie. Ona, Matka Sprawiedliwości Społecznej, jest dla nas nauczycielką miłosierdzia. Podpowiada nam, jak dobra mama, co czynić, co zmieniać. Modlitewne czuwanie przed Maryją jako Matką Sprawiedliwości Społecznej jest bardzo ważne dla tych, którzy troszczą się o prawa pracownika, warunki pracy, rolę związku zawodowego, etos i sprawiedliwość. To pozwala dostrzec w niej również nauczycielkę miłosierdzia. Trzeba sobie wpierw uświadomić, że możemy ją nazywać nauczycielem wspomagającym w szkole Jezusa.
Wiemy, że nauczyciel wspomagający pojawia się w klasach trudnych, integracyjnych. I tacy jesteśmy. Ludzie, którzy są w szkole Jezusa, ale są wciąż słabymi uczniami. Podkreślał w wygłoszonej homilii biskup diecezji bielsko-żywieckiej ksiądz biskup Roman Pindel. Według Marka Bogusza, przewodniczącego regionu Podbeskidzia, w Polsce pracuje 16 milionów osób. To jest najważniejszy cel, żeby ludzie pracy się tutaj zgromadzili, żeby tu ludzie pracy swoje troski przed Najświętszą Panienką składali. To są oczywiście też pracownicy, ale też pracodawcy. To jest też Państwowa Inspekcja Pracy. To są oczywiście samorządowcy, to są też ludzie, którzy stoją teraz u władzy. Na Jasną Górę przyjechał również zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mnichowski, który zaznaczył, że od pewnego czasu kontrola urzędu nie jest już tylko i wyłącznie kontrolą sankcyjną. Staramy się pomagać pracodawcom, tym, którzy chcą wdrożyć do nowych realiów. No ale tam, gdzie trzeba, działamy środkami władczymi. To głównie chodzi o kwestie wynagrodzeń. Minimalna stawka nie tylko dla pracownika, ale i dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Również kwestie BHP są kwestiami, które cały czas są przez inspekcję monitorowane. Na uroczystościach nie zabrakło przewodniczącego sekcji górnictwa i energetyki Kazimierza Grajcarka, który był obecny na wszystkich dotychczasowych pielgrzymkach i pragnie, aby wielu ludzi kontynuowało tą tradycję. Żebyśmy mogli na następną pielgrzymkę znowu przyjechać i żeby ta pielgrzymka rzeczywiście była i te pola, które tutaj są przed Jasną Górą, żeby były tak jak niegdyś w latach 80. napełnione po brzegi. Tego byśmy sobie życzyli. O to się będziemy modlić. Niedokrwienie serca to schorzenie znane od dawna. To stan, w którym zaburzona jest równowaga pomiędzy zapotrzebowaniem serca na tlen, a ilością tlenu, jaka dociera do serca. Choroba wieńcowa wciąż odpowiedzialna jest za 20% zgonów. Dlatego lekarze apelują o nielekceważenie jej objawów. W Polsce co roku dochodzi do około 250 tysięcy przypadków zachorowań na choroby wieńcowe, z czego 100 tysięcy to zawały serca. Problem z ciśnieniem tętniczym dotyka zarówno pacjentów przed hospitalizacją, jak i po niej, zaznacza profesor Piotr Jankowski z Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wciąż rok po zawale serca, rok po angioplastyce, po założeniu stentu, ponad 40% pacjentów ma za duże ciśnienie tętnicze. No przyznajecie Państwo, że to jest wciąż zaskakująca informacja dla mnie osobiście, że wciąż mimo skutecznych narzędzi nie potrafimy zapewnić skutecznego leczenia naciśnienia tętniczego u wszystkich czy prawie wszystkich osób. Dlatego pacjenci po hospitalizacji powinni zachować szczególne środki ostrożności, wskazuje kardiolog profesor Jarosław Kazimierczak. Bardzo trzeba zwalczać nauk palenia tytoniu. Bardzo trzeba dbać o to, żeby pacjenci byli przekonani i do tego i stosowali się do kontroli ciśnienia tętniczego, kontroli w sensie brania leków, własnych pomiarów, kontaktu z lekarzem. W przypadku wątpliwości, w przypadku stwierdzenia podwyższonej wartości, reagowali na to w taki sposób, że poszli do lekarza rodzinnego czy do specjalisty, aby to leczenie modyfikować, doprowadzić to ciśnienie do wartości prawidłowych. Lekarze między innymi poprzez media nawołują, by nie lekceważyć objawów chorób. Specjaliści chcą także podnieść jakość opieki pozawałowej. Oceniamy na podstawie metaanaliz, że wprowadzenie opieki pozawałowej w połowie ośrodków w Polsce, w połowie szpitali będzie się wiązało ze zmniejszeniem liczby zgonów rocznie 3 tysiące, zawału serca 4 tysiące, zabiegów rewaskularyzacji 10 tysięcy i hospitalizacji kardiologicznej 20 tysięcy. Zastosowanie kompleksowej opieki pozawałowej to działanie perspektywiczne, które finalnie ułatwi i przedłuży życie pacjentów. Wreszcie w perspektywie średnioterminowej opieka kompleksowa to szansa na oszczędności i na wydłużenie życia tych pacjentów. Jak podkreśla profesor Piotr Jankowski, strategia wprowadzenia kompleksowej opieki jest bardzo prosta. Ta koncepcja opieki pozawałowej składa się z 4 modułów: rehabilitacji, edukacji pacjenta, osiągnięcia pełnej rewaskularyzacji, szczepienia, tych koniecznych urządzeń, do których pacjent ma wskazania i wreszcie kardiologicznej opieki specjalistycznej. Specjaliści ostrzegają, że w grupie ryzyka osób chorujących na choroby wieńcowe znajdują się pacjenci z otyłością, cukrzycą lub zbyt wysokim poziomem cholesterolu. Niepokojącym zjawiskiem jest również to, że ponad połowa pacjentów, którzy palili przed hospitalizacją, po roku wraca do nałogu.
Pod hasłem Nie lękaj się, bo jestem z tobą obchodzimy dziś 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jest to święto dziennikarzy i pracowników mediów. Przypomina nam ono o wielkim znaczeniu komunikacji międzyludzkiej. Jak co roku 24 stycznia we wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, Ojciec Święty wydał specjalne orędzie z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu. Papież apeluje w nim, abyśmy nie koncentrowali się tylko na złych wiadomościach. Chciałbym w związku z tym przyczynić się do poszukiwania otwartego i twórczego stylu komunikacji, który nie będzie nigdy przyznawał złu głównej roli, ale starał się ukazywać możliwe rozwiązania, inspirując w ludziach, którym przekazywane są wiadomości, podejście konstruktywne i odpowiedzialne. Chciałbym zachęcić wszystkich do przedstawienia mężczyznom i kobietom naszych czasów w wersji faktów naznaczonej logiką dobrej nowiny. Ojciec Święty wskazuje też na właściwe okulary, przez które chrześcijanin patrzy na świat. Takimi okularami, które pomagają rozszyfrować rzeczywistość, może być jedynie dobra nowina. Duch Święty zasiewa w nas pragnienie Królestwa przez wiele żywych kanałów, przez ludzi, którzy pozwalają, by dobra nowina prowadziła ich przez dramat historii i są jak latarnie morskie w mroku tego świata, które oświetlają szlak i otwierają nowe drogi ufności i nadziei. Do pracowników mediów zwrócił się również ksiądz arcybiskup Wacław Depo, przewodniczący Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz arcybiskup także zaapelował do dziennikarzy, by w przedstawianiu faktów kierowali się dobrą nowiną, zwrócił uwagę na ogromne znaczenie prawdy i solidarności. Dziękuję Wam wszystkim za zaangażowanie się w przekaz i misję prawdy. Miejcie świadomość, że to właśnie prawda i solidarność najskuteczniej przyczyniają się do przezwyciężenia nienawiści i braku jedności oraz rozwiązania konfliktów. Prawda i solidarność są również niezbędne do przekazywania nadziei i ufności w naszych czasach. Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony jest z inicjatywy Soboru Watykańskiego II, a ustanowiony został przez papieża Pawła VI w 1967 roku. Ojciec Święty Franciszek podczas rozważań przed modlitwą Anioł Pański podkreślał, że dar Bożego przebaczenia powinien otwierać na przebaczenie innym. Papież dodał, że musi pamiętać o tym każdy, kogo ogarnie pokusa, aby zamknąć serce wobec tego, kto go obraził i prosi o przebaczenie. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o przebaczaniu. Bóg już w momencie Chrztu Świętego przebaczył nam, darując niespłacalny dług, jakim jest grzech pierworodny, podkreślał Ojciec Święty. To oznacza, jak dodał papież Franciszek, że Chrystus z nieograniczonym miłosierdziem przebacza nam wszystkie winy, gdy tylko okażemy mały znak skruchy. Dlatego także i my powinniśmy umieć przebaczać innym. Ojciec Święty podkreśla, że każdy, kto doświadczył radości, pokoju i wewnętrznej wolności, pochodzącej z otrzymanego przebaczenia, może otworzyć się na możliwość przebaczenia ze swej strony innym. W modlitwie Ojcze Nasz Jezus w bezpośredniej relacji ujął przebaczenie, o które prosimy Boga, z przebaczeniem, jakie musimy udzielić naszym braciom. Znajdujemy to w słowach: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Przebaczenie Boga jest znakiem Jego przeobfitej miłości względem każdego z nas. Jest to miłość pozostawiająca nam swobodę odejścia, jak syn marnotrawny, ale która oczekuje codziennie naszego powrotu. Jest to śmiała miłość pasterza względem zagubionej owcy. Jest to czułość, która przyjmuje każdego grzesznika, pukającego do jej drzwi. Na zakończenie papież akcentował, że Ojciec Niebieski jest pełen miłości i pragnie ją nam zaoferować, ale nie może tego uczynić, jeśli zamkniemy nasze serca na miłość innych ludzi. A kolejne informacje dnia po apelu jasnogórskim. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.